To jest ten moment, w którym będę, w którym miałem wywołać na scenę wspaniałych ludzi, lekkostronniczych, człowieka Wargę, Sylwestra Wardęgę. Natomiast problem polegał na tym, że moje zapowiedzi nie przeszły przez cenzurę. Dlatego, że akurat w stosunku do tych ludzi przygotowałem coś mocnego. W związku z tym, po to, żeby nie było bardzo niecenzuralnie, oddam głos w dużo piękniejsze usta. Ola, czyń honory. Ola Mokwa przed wami, która będzie prowadziła ten panel. Brawa dla niej i zaproś wszystkich w oficjalny sposób. Sylwestrze, zapraszam cię, chodź tutaj do mnie. Ha. Chodź do cioci, pogadamy sobie. Ej, się tu zaopiekuję. Chodź, chodź tu, chodź. Słuchaj, bo zanim pogadamy o tym, ile jest aktorstwa... Pięknie. Czy to już jest na pudelku, jak myślisz? Dobrze. Gdzie jest pies? No tu by się jeszcze zmieścił. Okej, zanim pogadamy o tym, ile jest aktorstwa na twoim kanale YouTube, to muszę cię właściwie zapytać o to, kim ty jesteś, bo szukając informacji na twój temat, w sumie niewiele można znaleźć. Nie wiadomo tak naprawdę, to znaczy ja wiem, ale nie znajdziesz tak prosto informacji na przykład o tym, czy ty studiujesz, nie studiujesz, co ty robisz, czym ty się zajmujesz. A ja wiem, że ty studiowałeś psychologię. Prawda ci to? 4 lata, tak, ale zrezygnowałem na 4 roku, bo musiałem się skupić już tylko na YouTube, a wtedy był tak ważny moment, ten walka o ten 1 milion i chciałem się skupić tylko na tym, bo mega mi na tym zależało, no i na szczęście się udało. A powiedz mi, a czemu wybrałeś psychologię? Bo nie było matematyki. Ale statystyka jest na psychologii. Tak, ale tam jest bardzo mało elementów matematyki. Okay. Są takie prostsze. Równe. Rozumiem. Okej. Słuchaj, a... czyli okej, żeby się skupić na YouTubie, a powiedz, dlaczego taki format kanału, a nie inny? Dlaczego na przykład nie robisz kanału typu naukowego jak Radek, albo dlaczego nie robisz kanału jakiegoś takiego bardzo pojechanego jak Warga, albo dlaczego nie robisz czegoś, co wygląda jak kanał na przykład Martina Stankiewicza? Dlaczego akurat pranki, dlaczego akurat robienie dowcipów ludziom, dlaczego taka formuła, nie inna? Od małego miałem takie ciągoty do przebieranek w zerówce. W zerówce albo w przedszkolu byłem przebrany za Zorro już na balu przebierańców. Okay. No i no nie ukrywając, no, tak jak każdy pewnie wie, że Wardęga kopił Remiego Gaillarda, no zainspirowałem się Remi Gaillardem, kiedyś znalazłem jego filmy w sieci, tylko w momencie, kiedy oglądałem jego filmy, to byłem bardzo nieśmiały. Miałem w liceum straszne problemy z trądzikiem i też może dlatego poszedłem na tą psychologię, bo nie tylko dlatego, że nie było matematyki, ale chciałem zrozumieć, czemu ja jestem takim bojącym gościem, bo dochodziło do momentów, że kupno czegokolwiek w sklepie to był dla mnie mega stres. A tak. jak myślisz, skąd to się brało? To tylko trądzik, czy po prostu taka osobowość? To trądzik, wiesz, okres dojrzewania jest mega ważny i jeżeli spoglądasz w lustro i widzisz potwora codziennie, no to po jakimś roku, dwóch, już nie chcesz w ogóle spoglądać w lustro, już nie chcesz w ogóle wychodzić do ludzi i się zamykałem się, zacząłem grać w MMORPG wtedy i praktycznie nawet w szkole mnie rzadko można było widywać, bo toczyłem wojny w Fibii i tam był mój świat. I dopiero jak poszedłem na psychologię, to znowu wróciłem do tego świata realnego. A powiedz mi, te doświadczenia z przeszłości, to zamykanie się, unikanie ludzi, te kompleksy, które wywoływał u ciebie trądzik, to naprawdę zaczyna taką psychoterapię przypominać. I studiowanie psychologii zarazem. Powiedz mi, czy to ci pomaga w tej chwili w tym, co robisz, czyli w twojej pracy, jaką jest YouTube i w prowadzeniu twojego kanału, czy nie? Czy to jest kompletnie... Wydaje mi się, że bardzo tak. Mogę przewidzieć mniej więcej reakcje ludzi, jak to wszystko będzie wyglądało. Wiesz, wiadomo, czasem mnie zaskakują, no bo są różni ludzie, są zawsze różne reakcje, nie ma dwóch takich samych reakcji. Jeden reaguje uśmiechem, drugi chce bić od razu po mordzie. Ale uważam, że bardzo mi to pomaga. A powiedz, bo bardzo też takim ciekawym aspektem jest, okej, jakby na co dzień filmy, które oglądamy z twoim udziałem, to są właśnie pranki, ale co jakiś czas tobie się odpala jakaś taka rakieta w głowie, że robisz coś w klimacie charytatywnym. Jakiś czas temu nagrywałeś film z osobami bezdomnymi, którym ofiarowywałeś ubrania, różne rzeczy, które są im pomocne w przetrwaniu, w przeżyciu. Skąd to się w tobie bierze?
Jakoś zawsze chciałem, miałem w sobie coś takiego, że jak widziałem człowieka biednego, chociaż wiem, że to nie zawsze warto pomagać, bo czasem to jest po prostu wyzysk jakiś. W ostatnio właśnie czytałem, że jak pani leży z dzieckiem takim, którym się... na przykład jakaś cyganka i zawsze ma dziecko na rękach. I czytałem, że ktoś się tym zainteresował, dlaczego to dziecko nie płacze, a ma 2 lata. I wtedy wyczytałem, że oni faszerują te dzieciaki narkotykami, to są zazwyczaj dzieciaki porwane. I to wszystko jest ustawione w sensie, że to nie zbiera ta cyganka, tylko jest nad tym jakiś wielki pan i on te cyganki tam rozstawia, dlatego nie zawsze warto pomagać. No ale bezdomnym uważam, że mimo, że tam lubią wypić, no bo wiadomo, to jest ich jedyne szczęście w życiu, że trochę się tam napiją, to warto pomagać, no bo nie jest tak, że każdy bezdomny sam sobie zapracował na tą swoją sytuację. Czasem są takie różne sytuacje w życiu, że no, nie miał wyjścia. Ja kiedyś, moja rodzina kiedyś miała takiego pracownika, który był mega dobrym człowiekiem, mega pracowitym, ale miał tak dziwną sytuację rodzinną, że po prostu ucieka w ten alkoholizm, w końcu się stał już takim alkoholikiem totalnym, no i w końcu no, już go nie ma z nami niestety. I zawsze jakoś, ja też bardzo emocjonalnie podchodzę, tam na pewno blogerzy wiedzą, że czasem nie potrafię trzymać języka za zębami i potrafię z czymś emocjonalnie wypalić na Facebooku. I stąd się chyba biorą te moje akcje charytatywne. Teraz chcę zrobić dla zwierzątek akcję charytatywną, bo gdy oglądam filmy, w których mielą kurczaki albo biją, podpalają koty, to no, serce się kraja. Nawet ostatnio tak mega emocjonalnie zareagowałem. Ktoś mi podesłał film o straży miejskiej, która katuje, znaczy nie katuje, tam trochę bili chłopaka. I akurat jechałem samochodem bez prawa jazdy, bo mi policja zabrała i jechała obok mnie straż miejska. I byłem tak zdenerwowany tym filmem, że zajechałem im drogę, żeby ich wystraszyć, czy chcę ich uderzyć. No później musiałem szybko zawinąć i uciec, bo mi się przypomniało, że prawa jazdy nie mam. Ale no to pokazuje, że mega emocjonalnie czasem reaguję, ale muszę się nauczyć, żeby jednak czasem wyluzować, bo czasem no to nie jest warte. To jest prawda, że ty jesteś bardzo emocjonalny. Nawet pamiętam, jak przygotowywaliśmy się, nie wiem, parę ładnych tygodni temu do tego panelu i rozmawialiśmy na Facebooku w takim większym czacie i w którymś momencie pojawił się Maciek Dąbrowski. To pierwsze, co zrobiłeś, to zacząłeś go tam bardzo ostro ustawiać do pionu, że w jakimś jego filmiku pojawiła się wrzuta na osobę bezdomną, niepełnosprawną. I tak naprawdę mieliśmy się szykować do panelu, a Sylwester nam całą dyskusję poważną, profesjonalną rozwalił, bo zaczął ustawiać Maćka do pionu. Więc ty faktycznie reagujesz bardzo emocjonalnie. A powiedz mi, czy ta twoja emocjonalność i taka jakaś wrażliwość i to, co mówisz... Najpierw wytłumaczyć, czemu ja tak zareagowałem, no. Bo ja z Maćkiem się koleguję i bardzo go lubię, tylko po prostu oni w filmie z Rawgorem użyli... Zażartowali sobie z bezdomnego, któremu ja akurat pomagałem i wiem, że on jest trochę niepełnosprawny umysłowo. A mimo wszystko to fajny gość i z moich stron pochodzi, z północy Mazowsza. Dlatego jakoś tak zareagowałem ostrzej. Ale to nie jest tak, że ja mam jakiś konflikt tutaj od razu. Nie. Znaczy za chwilę będziemy tutaj wyjaśniać dalej, ale okej. Czyli okej, jesteś bardzo emocjonalną osobą. Ja w ogóle chciałabym, ja nie wiem, może to kiedyś będzie możliwe, ale chciałabym cię zobaczyć w takiej konfiguracji, na przykład święta Bożego Narodzenia, Sylwester siedzi z rodziną przy stole. Jaki ty wtedy jesteś? No bo tam nie sądzę, że na przykład, nie wiem, zamieniasz mamie sól z cukrem, solniczce, cukierniczce, no, taki prank świąteczny. Tak, właśnie każdy myśli, że ja mam w głowie taki bałagan i tylko chciałbym wycinać numery, a tak naprawdę od już ponad roku trochę się być może wypalam, nie do końca już mnie te pranki bawią. Dalej chcę je robić, dlatego teraz już to robię trochę bardziej profesjonalnie, już nie wybiegam w kostiumie człowieka kibla na ulicę i nie rzucam papierem toaletowym w policję, bo już, to już nie jest to. Ale zauważyłem, że strasznie ludzie oczekują, kiedy mnie widzą w centrum handlowym, to podchodzą, zaraz coś będzie. No tak nie jest, no ja czasem idę na zakupy albo idę z dziewczyną do kina. Jestem wesołym gościem przy stole wigilijnym, tam staram się tryskać humorem, ale nie jest tak, że dorzucam coś do karpia czy coś takiego, jakieś tabletki gwałtu, nie, to nie. Boże. Tabletka gwałtu do karpia. Karp faszerowany. Okej. Czy możesz, czy mógłbyś, znaczy, czy możemy postawić taką tezę, że ta twoja emocjonalność gdzieś tam się w tych filmach, to jest jakiś, znaczy dajesz upust w tych filmach temu wszystkiemu, czy swojej jakiejś takiej wrażliwości, emocjonalności, którą na co dzień gdzieś musisz chować?
Czyli na przykład to, że opowiadasz o tym, że w sytuacji, w której dowiedziałeś się, że Straż Miejska jakoś, nie wiem, krzywo, kiepsko potraktowała jakiegoś dzieciaka i tam mu przyłożyli i to spowodowało, że widząc na ulicy Straż Miejską zajechałeś im drogę, czyli takie właśnie wybuchy takiej emocjonalności, czy to można gdzieś odnotować w twoich filmach, to się jakoś ze sobą wiąże, czy to jest zupełnie inna historia? Nie do końca rozumiem, o co pytasz. Czy w moich filmach można co znaleźć? Te wybuchy mojej emocjonalności? Tak, takiego prawdziwego ciebie. Takiego właśnie, no bo że wrażliwego to już wiemy, bo co jakiś czas robisz coś w swoich filmach, filmy, które wskazują na to, że jesteś wrażliwy na los drugiego człowieka, na los zwierząt. Natomiast czy w twoich filmach, tych, które robisz tak na co dzień, tych takich, z których jesteś najbardziej znany? Czyli z pranków. Z pranków? Nie, to tam czy tam jest nie... dużo ciebie? No, są te moje skopiowane pomysły od Remiego na pewno i trochę zmodyfikowane przeze mnie, ale emocjonalności tam jakiejś dużej nie ma. No, staram się wtedy, jak już idę pracować, to robić coś wesołego. Ciężko tam, czasem mam zły humor i mimo wszystko to robię, bo się ugadam z kumplem. Emocjonalnie czasem robię jakieś vlogi, że coś mnie bardzo zdenerwuje. Na przykład ostatnio była jakaś afera na wykopie, że Wardęga rozrzucił klocki. I to już było dla mnie tak abstrakcyjne, że postanowiłem jak najszybciej zrobić o tym film. Bo tam ludzie pisali, że trzeba szerzyć do mnie nienawiść, zgiń Wardęga i pisali już nawet nekrologii za to, że rozrzuciłem Rokowi klocki, więc do tego podchodziłem bardzo emocjonalnie. Ale w prankach nie, pranki muszą być wesołe, bo na tym to polega, żeby to rozbawić widza. A bolą cię negatywne komentarze? Uodporniłem się chyba już przez czas liceum jakoś na jakąś krytykę i wiadomo, jak jeżeli jest tego dużo, no to jasne, że to boli. Czasem ludzie potrafią na internecie dosrać niesamowicie. Ale ja się nauczyłem przekładać to w siłę. W sensie, jeżeli blogerzy mnie krytykują, to bo o, zrobiłeś film dla gimbazy i ma 5 milionów wyświetleń, to ja chcę później, bo wtedy oni się denerwują, nie, że o, większy zasięg, takie sprawy. I to wtedy chcę im dostrać jeszcze lepszymi zasięgami. Powiedziałeś, że formuła pranków jakby coraz bardziej ci się nudzi, że gdzieś tam będziesz troszeczkę z tego rezygnował, szedł w trochę inną stronę. Nie, rezygnował nie, bo to jest taki filar tej mojej działalności, ale chcę rozszerzyć swoje, chcę założyć nowe kanały. Od zawsze mi się marzył kanał sportowy, lubię sport. Chciałem już dawno z tym ruszyć, no ale zdarzył się wypadek, bo Wapniak mnie załatwił podczas nagrania. I to mi się mega marzy i to tam będzie można bardziej mnie poznać, jaki jestem. Bo wiadomo, no ciężko, żeby ludzie mogli się dowiedzieć, jaki jestem, kiedy biegam po mieście w stroju Spidermana. No nie ma dużo. Jest coś, co płynie z mojego serca, no ale to nie jestem taki w 100% ja. Na tym kanale sportowym ludzie będą mnie mogli bardziej poznać. A powiedz mi jeszcze to takie ostatnie pytanie. Biegasz w stroju Spidermana, przebierasz się za człowieka kibla. Robisz różne rzeczy, które powodują, że ludzie, którzy cię nie znają osobiście, tylko obserwują twoją twórczość, bardzo często mają poczucie, że jesteś nieźle pojechanym gościem, który w ogóle lepiej do niego nie podchodzić, bo nie wiadomo, co zrobi, a w ogóle to musi mieć naprawdę niezły bałagan w głowie. A tak naprawdę, kiedy się ciebie poznaje, to od razu na pierwszy rzut oka widać, że ty taki nie jesteś. Ty, przynajmniej nie wiem, jak nasi goście tutaj konferencji, którzy mieli okazję cię tutaj zobaczyć po raz pierwszy i z tobą zamienić dwa słowa. No ja zasłyszałem wczoraj na im... Jak się nazywa ta impreza? Festiwal w Opolu. Integrator, tak? Integrator. To zasłyszałem, że każdy jest do mnie mega zdystansowany, że Wardęga to niemiły gość, że lepiej nie podchodzić. Tak, ja też to słyszałam wiele razy, pytania moich znajomych, o Jezu, znasz Wardęgę, a czy on jest normalny, aby na pewno, na przykład. Albo, a Wardęga to chyba taki straszny buc jest. A ty taki właśnie nie jesteś. Czy jakby zależy ci bardzo na tym, żeby ludzie wiedzieli, że ty mimo tego, że robisz pojechane rzeczy w necie, to jesteś normalnym, fajnym, wrażliwym chłopakiem, który potrafi pomagać, który ma swoje zainteresowania, który właśnie przy stole wigilijnym tam nie faszeruje karpia tabletkami gwałtu? Czy masz to kompletnie właściwie gdzieś i jest ci to wszystko jedno? Każdemu chyba zależy na tym, żeby ludzie go lubili. Każdy woli być bardziej lubiany niż znienawidzony, ale nie jest... Już musimy kończyć, tak? Mikrofon bliżej troszkę. Tak? Dobra. Słychać mnie, bo słyszę siebie.
No ja też cię słyszę. Ale nie jest tak, że to jest jakiś mój priorytet, że każdy musi mnie kochać. No, żyjemy w takim kraju, że nie można dogodzić każdemu. Zrobiłem teraz najlepszy film na polskim YouTubie, który jest, nie najlepszy, ale bo zaraz ktoś tam będzie mówił, że o, nie najlepszy, bo mój jest lepszy, ale najczęściej wyświetlany. A mimo wszystko znajdują się ludzie, którzy zaczynają gdybać, a co jeśli ktoś by dostał zawału serca. Kiedyś zatrzymałem tramwaj, nikomu się kompletnie nic nie stało, a też ktoś gdybał, że o, ale ten Wardęga to teraz już przesadził, bo ktoś mógł w tramwaju jechać do pracy albo na rozmowę kwalifikacyjną i przez tego Wardęgę się spóźnił, pewnie całe życie już zniszczone przez tego Wardęgę. Więc to mi uświadomiło, że nie da się każdemu dogodzić, że nieważne, co bym zrobił. Nawet gdy pomagałem bezdomnym, to ludzie, była tak mały procent, jakiś tam odsetek. Ludzi, którzy pisali, o, zrobił to, bo sobie PR poprawia. Tak naprawdę, jakby chciał pomóc, to by tego nie nagrywał. Ale ja to nagrywam, bo mnie zainspirował też do nagrania tego filmu inny film z zagranicy, kiedy pomagałem bezdomnym. Zobaczyłem, wow, jakie to fajne. I zainspirowało mnie, nagram, zainspiruję kogoś innego. I faktycznie dostawałem wiadomości, że przepiękny film, popłakałem się, dziś pomogłem bezdomnemu, którego mijałem. I to jest fajne. No ale wracając do tego pytania, wiem, że nie da się każdemu dogodzić, dlatego nie mam takiego ciśnienia, że każdy musi mnie kochać i lubić, no bo to jest niewykonalne. Proszę Państwa, czyli tak, efekt naszej psychoterapii jest taki, że... Że zdrowy psychicznie czy nie? Że zdrowy psychicznie to jedno, a po drugie wcale nie taki wariat, wcale nie taki buc i nie tylko... Znaczy możemy spokojnie zostawiać kawę tutaj gdzieś w foyer, bo nie przyjdzie, nie dosypie soli, tylko wrażliwy, mądry chłopak, psycholog prawie, taki niedorobiony psycholog, znaczy, ale dorobisz jeszcze kiedyś, nie? Chciałbym, no chodzi o ten ostatni rok, tak? No mama ma ciśnienie, żebym jednak ten papierek miał. No ale dochodzę do wniosku, że jednak papierek nie daje tyle, ile myślą osoby, przynajmniej osoby starsze, na przykład moja mama albo dziadkowie. Lepiej tworzyć content na internecie, nawet bez studiów. Radek przed chwilą tutaj ogłosił, że nic bardziej mylnego. Dziękuję Ci bardzo, Sylwestrze. Nie dopowiedziałem. Powiedziałem, że to jest już dobry moment, żeby zaprosić pozostałych panelistów. Oczywiście. Dziękuję Ci bardzo, Sylwestrze. Będziesz zdrowy. Nie zmoczyłem Cię? Nie, jest okej. Ale Sylwester, zostań z nami oczywiście. Słucham? Zostań z nami oczywiście. Tak, mogę zostać tutaj? Jak najbardziej. No, gitara. To w takim razie tylko bym poprosiła o dostawienie nam trochę jeszcze mebli. Myślę, że... Jedną osobę wciśniemy, dwa krzesła bym poprosiła.